Throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Cześć, z tej strony Oli Gameplay i dzisiaj pokażę wam serwer. No taki z różnymi trybami. mcminecraft.pl na trybie survival plus gildie. No tak więc mam diamentową zbroję, jest wszystko dobrze, tylko jest jeden problem. Say what? Otóż także gildie, w której jestem, zaatakowali. A mianowicie Glitch Dev ją zaatakował. Więc no tak to właśnie jest, więc nie wiem, czy ja mam iść na gildię, czy zwiedzać świat. Więc z tym ja mam tylko problem, więc no. A tak to właśnie zresztą nie wiem, co by tu porobić, czy założyć nową gildię, czy dołączyć do kogoś. Bo napadłem na jakąś bazę i dostałem 50 stacków. 20 minutes later. A czy no, w tej skrzyni było 50 stacków obsydianu i w ogóle. No ale dobra, ryzykujemy. Ha! Gej! Może kogoś znajdę. Zresztą ja się boję. Zazwyczaj na takich serwerach grałem z cheatami, ale... Tutaj nie jestem taki na tym serwerze, bo chcę na nim grać po prostu. O, jakaś baza. Ciekawie, ciekawie. Może tu aktualnie zostanę, bo nie chcę sobie... Fuck. Oj, przepraszam. Ha! Gej! Przepraszam. No. Kurde. Nie wiem, ktoś tu jakąś pułapkę zrobił, więc... Nie wiem... Jeszcze zobaczę, jak tam w mojej gildii jest. Wu-Tang Clan. Okej, czyli to jest nasza sojusznicza gildia. Może nie pozwala mi na to, żebym dołączył. Dobra, mam wiadro wody. Ryzykuję, raz się żyję, najwyżej będzie wszystko na odcinku, jak tracę życie, jak się z nimi klepię. Nie mam tych jabłek, mam tylko jabłka właśnie. Dobra. Jest gitara. No, więc tak nikogo nie powinno chyba być. Aha, czyli gildia już się odrasta, można powiedzieć. Ale i tak sobie będę musiał z tym zrobić, więc będę musiał zrobić właśnie gdzieś swoją gildię. Ja idę na spawn, bo ja tutaj nie usiedzę. Niestety, ale... nie dam rady, więc będę musiał założyć swoją gildię. Mój balans to jest ile? 47 tysięcy, ponieważ sprzedałem dwa staki emeraldów. No to ja chyba założę nową gildię, tylko nie wiem, czy pod ziemią, czy nad ziemią. Chyba pod ziemią będzie lepiej. Chociaż wtedy inni będą mogli się przeleportować do mojej gildii. Ja naprawdę mam trudno, nie wiem, co mam zrobić. Dobra, poszukam jakiegoś fajnego miejsca. Jak mi się coś spodoba, nie, bo na drzewie to było głupie, ktoś by mógł podpalić. Czy coś, tam coś jest. No. Tak więc, no, nie wiem, coś muszę znaleźć, jakiś fajny biom. Bo ostatnio to miałem na wodzie w środku oceanu. I mi właśnie ten glitch dev znalazł tą bazę, chciał rozwalić. I chcieli mnie zabić, ale ja oczywiście spaliłem cały budynek taki, bo był z drewna, może pójdę na spawna, bo coś słyszałem. I no, cały z drewna właśnie zrobiłem i go spaliłem, żeby nikt tam nie zamieszkał i w ogóle. Ale mnie okradli, więc było dobrze. No.
Istnienie ma się zapodziać zbytnio. Ale no, mam wszystko dobrze enchantowane, głębinowy wędrowiec i tak dalej. Tu jest cała administracja, gofrytek, frotek, Fabius. Aha, tu przechodził, Jezus. Moderatora nie ma drugiego. Offner jest sponsorem, czyli właścicielem, i Flawless Craft jest. No. Jest oczywiście, no, też moderatorem. A ja muszę znaleźć gdzieś sobie bazę. Gdzieś tutaj, tak może. Ładny biom nawet. Ło, nie, nie, tu nie może. Może lepiej nie. Ogólnie ładny jest krajobraz i w ogóle, ale te dziury mi się nie podobają, więc jakbym kopał pod siebie, to by było nie za dobrze. No więc w następnym odcinku gildia już powinna być, tak w ogóle. Mógłbym też nagrać co innego. Mam tarczę, teraz pokażę wam tarczę, że się bronię. I ona tak fajnie działa. Mógłbym na przykład, nie wiem, używać wursta i nie wiem co robić, na przykład lagować serwer, wbijać boty, ale to tylko na 1.7 wersji. Bo tylko na tą wersję, tu jest jakaś gildia czy co? Na tą wersję mam tylko te spam bota, nie? Co boty puszcza na serwer. Ale mam wursta, mam Wolframa, więc z wursta mogę zrobić, nie wiem, na przykład ten o na 1.8 OP Sign, że tam ten skrzynka co daje. Przepraszam, nie skrzynka, tylko ta tabliczka co daje różne tam komendy. I no, ja no właśnie, tylko musi być to jakiś mały serwer. No mogę dzień zrobić admina, tylko muszę być adminem, jak ktoś ma serwer. Pisać w komentarzach, chętnie będę, pomogę. Sprawdzę, czy zabezpieczenia są dobre, jak nie, to też pomogę ogarnąć. I no tak to będzie wyglądać, bo ładnie odrzuciło. I no, crash testa sobie, że wywalę wszystkich graczy, tylko musi być mały serwer. Słabo ogarnięty, ale muszą na nim grać ludzie. To jest jedno takie wymaganie. Sami nie, z dwie osoby, nie admini. I w ogóle. No ja tu sobie szukam biomu. O, tamten może taki, chociaż. Tutaj taki domek, chociaż nie, każdy by mógł się teleportować do tego domku. To bym zrobił takie dwa biomy. Aha, takie dwa. A tu ktoś mieszka. To tutaj nie, bo byśmy mieli niespodziewanych gości. Więc by było trochę kiepsko, ale zobaczymy, co tu jest w ogóle. Czy tu ktoś mieszka, czy to jest opuszczone. Dobra. Teraz będzie opuszczone, więc no, nie widzieliście tego. Tam się wybuduje, tylko nie mam drewna. Super. Te pedeny. Może jeszcze mnie, kurde, kochani admini zmutują za reklamę, nie? A ja im reklamuję właśnie serwer, więc no. Więc super. Wiecie, zrozumiałem chyba podstawę sobie z ziemi. Tutaj, tak gdzieś, żeby to tak wszystko wyrównać. Ustawisz sobie set home'a. I no. Jakby coś, to na Cube Game'ie mam bana, więc na Cube Game'ie nic nie nagram. Są taka bieda trochę, ale co zrobić? Mogę nagrać Clash Royale. Czekajcie. Jakie IP może nagram po tym odcinku? Od razu wbiję na serwer i nagram, jak ten serwer rozwalam, więc. O ile będzie słaby, nie? Tam może mi się uda coś. Dobra, będę musiał pozbierać drewno i w ogóle. Na tymczasem to był taki wstępny filmik. 5 łapeczek w górę i kolejny odcinek. To był taki wstępny, więc nie będzie za długi. Kolejny będzie dłuższy. No tak więc dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia. Cześć.